moje pismo do kolegi świętej pamięci redaktora Marka Podleckiego Zbigniewa Ziobry i złożony nim wniosek o zlecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyn i ewentualnych winnych zgonu w dniu 14 marca 2020 roku świętej pamięci Marka Podleckiego. Wniosek o zlecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyn i ewentualnych winnych zgonu w dniu 14 marca 2020 roku świętej pamięci Marka Podleckiego. Proszę Państwa, myślę, że gdyby żył Marek Podlecki, byłby nam bardzo z jego wiedzą, z jego elokwencją, z jego doświadczeniem pomocny w walce naszej, w której chyba jesteśmy skazani na klęskę, z pandemią, czymś wymyślonym przeciwko nam, przeciwko ludzkości. Skierowałem to oto pismo z 25 sierpnia 2020 roku do Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosek o dopełnienie przez adresata niniejszego pisma obowiązku określonego w artykule 2 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Zlecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyn i ewentualnych winnych zgonu w dniu 14 marca 2020 roku, sobota, świętej pamięci Marka Podleckiego. Wniosek o wydanie prokuratorowi, który będzie prowadził postępowanie w punkcie 1, polecenia przeprowadzenia dowodu z opublikowanego w dniu 31 marca 2020 roku na kanale NTV YouTube tego właśnie filmu. Dlaczego i jak zginął Marek Podlecki? Pani Jadwiga, mama Marka. Wniosek w przypadku zakończenia przez prokuratorem postępowania jak w punkcie 1 przed datą wpływu niniejszego pisma do prokuratury krajowej o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, która prokuratura prowadziła postępowanie, z jaką datą postępowanie zostało zarejestrowane, do jakiej sygnatury postępowanie było prowadzone, jakie było końcowe stanowisko prokuratury w sprawie śmierci świętej pamięci Marka Podleckiego. Natomiast w przypadku prowadzenia przez prokuraturę rejonową w dacie wpływu niniejszego pisma do prokuratury krajowej postępowania w sprawie, wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, która prokuratura, wnoszę o podanie nazwy i adresu, prowadzi postępowanie, z jaką datą postępowanie zostało zarejestrowane, jaka jest sygnatura postępowania. Zawiadomienie, że świętej pamięci Marek Podlecki zerwał znajomość ze mną na przełomie listopada i grudnia 2017 roku, i z tego powodu w sprawie, jak w punkcie 1, nie mam nic do powiedzenia. Sporządziłem uzasadnienie. Pismo z 25 sierpnia 2020 roku do Zbigniewa Ziobry. Wniosek o dopełnienie obowiązku i zlecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyn i ewentualnych winnych zgonów 14 marca 2020 roku Marka Podleckiego.